Witam Państwa bardzo serdecznie. Sławek Jastrzębowski z tej strony. Naszym gościem jest doktor Tomasz Terlikowski, publicysta, filozof. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Właściwie tak mam mówić, Tomku, doktorze? No to nie musisz teraz ściemniać, że przyszliśmy na pan. No dobra, to nie przyszliśmy na pan. W takim nietypowym momencie przyszliśmy na pan. Słuchaj, chciałem Cię spytać o takie rzeczy, które wydają się naiwne i bardzo ważne jednocześnie. O teodyce, czyli o to, jak to możliwe, że jest dobry Bóg, Bóg, który jest wszechmogący, który może wszystko i na wojnie giną dzieci. Jak to wyjaśnić dzieciom? To trzeba też wyjaśnić samemu sobie najpierw. To jest pytanie, które myślę w tej chwili bardzo wielu katolików wierzących szczerze sobie zadaje i też niekatolików sobie zadaje to pytanie. No, w największym skrócie tradycyjna teologia mówi tyle: Bóg obdarzył nas wolnością. I to nasza wolność czyni go bezsilnym. To znaczy tak bardzo chce naszej wolności, że pozwala nam robić również rzeczy złe i dramatycznie złe, a to, co on robi, to jest towarzyszenie tym, którzy odchodzą, jest obok nich, jest z nimi, jest w nich. Wręcz jest taka wstrząsająca scena, dla mnie bardzo właśnie teodycealna, w opowiadaniu Eliego Wiesela, Noc. To jest scena, która przedstawia powieszenie chłopca w obozie Auschwitz. Wieszani są trzej mężczyźni, ale tylko ten chłopiec jest tak lekki, że po powieszeniu nie łamie mu się kark, tylko on się dusi na sznurze przed całym obozem. Wszyscy stoją. Ten opis jest bardzo plastyczny, jest po 13, więc ja nie będę go w całości opisywał. Wiesel to opisuje i nagle ktoś z tego tłumu zeków obozowych krzyczy: gdzie jest Bóg? I bohater alter ego Eliego Wiesela słyszy głos wewnętrzny: on jest tam, ze wskazaniem na tego chłopca. I większość żydowskich komentatorów komentowała to jako taki obraz śmierci Boga dla Wiesela, ale Wiesel mówi: nie, ja nigdy nie straciłem wiary w Boga. Ja tylko mu stawiałem zarzuty. Natomiast dla chrześcijanina ten obraz znaczy tyle: Bóg umarł na krzyżu i Bóg umiera teraz w tych dzieciach, a jest bezsilny, ponieważ tak bardzo ceni naszą wolność. I wiele więcej się nie da powiedzieć. Jeśli się mnie ktoś pyta o sens, ja nie wiem, jaki jest sens i nie zamierzam go szukać. I nie wiem. Myślę, że Leibniz nie miał racji, mówiąc, że żyjemy w najlepszym ze światów. On to tak tłumaczy. I że dowiemy się, jak przyjdzie pora. Nie wiem, czy się dowiemy. Jedno mogę powiedzieć: głęboko wierzę, jako człowiek wierzący, że kochający Bóg jest obok tych ludzi i że już ich przyjął z pełną miłością do siebie. A ty mówisz coś takiego, co jest właśnie chyba fundamentem wiary, to znaczy mówisz, że musimy wierzyć, że nie wiemy. Ja nie mówię, że musimy wierzyć. Ja mówię, że ja wierzę i mam świadomość, że dla wielu ludzi to jest w tej chwili ogromne wyzwanie, żeby wierzyć. Dla mnie to też jest wyzwanie, to znaczy to wiara często wydaje się takim prostym aktem. Ona jest oczywiście prostym aktem, ale pośród ciemności, w której idziemy, pośród poczucia bezsensu, którego doświadczamy, pośród grzechu, który widzimy, ona wcale nie zawsze jest łatwa. Ja mówię, ja wierzę i mam poczucie, głębokie przekonanie, że gdyby Boga nie było, to ten świat byłby jeszcze gorszy, dlatego że wtedy tak naprawdę ogromna większość z tych zbrodni nigdy nie uzyskałaby sprawiedliwości. Te dzieci by zginęły, a czy sprawcy tych zbrodni, nie mówię o Putinie, bo moim zdaniem on prędzej czy później, raczej z rąk swoich niż z rąk sądu, karę poniesie, to znaczy zostanie, mam nadzieję, zabity jako tyran. Natomiast ogromna większość sprawców... A ty jako katolik możesz tak powiedzieć, że masz nadzieję, że on zostanie zabity z rąk swoich przyjaciół, podwładnych, oligarchów? Możesz tak powiedzieć? Mogę tak powiedzieć, dlatego że no tak jak mogę powiedzieć, że jeżeli przestępca strzela do policjanta, to mam nadzieję, że policjant w obronie własnej obroni się. I jeśli to możliwe... Czyli ty jesteś za karą śmierci? Nie. Jestem przeciwko karze śmierci, natomiast jestem za obroną, także obroną konieczną. Jestem za wojną sprawiedliwą. W tym przypadku Ukraińcy prowadzą wojnę sprawiedliwą. I jestem, jeśli to możliwe, i jeśli nie ma innego wyjścia, nie, za czymś, co święty Tomasz nazywał tyranobójstwem, czy święty Tomasz był za, czy przeciw, to jest skomplikowana historia, ale na przykład Dietrich Bonhoeffer, wybitny teolog luterański, pastor, skazany na śmierć przez Adolfa Hitlera za udział w spisku zmierzającym do uśmiercenia Adolfa Hitlera. Kiedy zadano mu to pytanie, powiedział:
takim dłuższym wywodzie, że jeśli nie ma innej możliwości, żeby chronić ludzkość przed działaniami takiego człowieka, to być może po prostu trzeba to zrobić. Katolik może walczyć w takiej wojnie, czy chrześcijanin może walczyć w takiej wojnie? Bo wiesz, generalnie jesteśmy tutaj po to na ziemi, żeby zbawić nasze dusze, żeby dostać się do nieba. Najprostszą drogą jest chyba zostać męczennikiem, czyli w słusznej sprawie dać się zabić i wtedy mamy spokój. Idziemy, no jeżeli mieliśmy dość dobre życie, dość, nie wiem, czy całkiem dobre, czy... Męczeństwo akurat zbywa wszystkie grzechy, więc to... No więc właśnie, jeżeli męczeństwo zbywa wszystkie grzechy, to może powinniśmy proponować zamiast walki... Męczeństwo to jest... Boję się mówić tego, co mówię, bo ja w to... A ja ci powiem w ten sposób. W tej sytuacji chrześcijanin, szczególnie Ukrainiec, ma nie tylko prawo, ale ma obowiązek moralny walczyć. Poświęcić się w męczeństwie możemy swoje życie. Ale to jest żadne męczeństwo, jeśli ja poświęcam życie swoich dzieci, swojej żony, swoich bliskich. Czwarte przykazanie, przykazanie miłości ojca i matki obejmuje również miłość ojczyzny. W takiej sytuacji, jak jest, jaką mamy do czynienia, Ukraińcy prowadzą wojnę sprawiedliwą. Tam nie ma nic ojczyźni. To jest twoja interpretacja. Nie, w nauczaniu Kościoła, także w nauczaniu Cerkwi Prawosławnej, to przykazanie obejmuje również miłość ojczyzny. I to jest nauczanie bardzo, bardzo stare i bardzo klasyczne. A ta wojna, którą toczą Ukraińcy, jest wojną sprawiedliwą. Podam ci taki przykład, wybitny rosyjski filozof, żeby się posługiwać też przykładami stamtąd. Włodzimierz Sołowiew napisał kiedyś taki dialog, trzy rozmowy. W jednej z rozmów pacyfista mówi, no czy nie możemy zabić kogoś, kto napadł na jakiegoś słabego człowieka na ulicy. No nie możemy w ogóle, nawet nie tylko nie możemy go zabić, w ogóle nie możemy użyć przemocy wobec niego. Możemy go przekonywać. Na co filozof alter ego Włodzimierza Sołowiewa mówi, nie, ponieważ to nie jest tylko tak, że jestem ja i on, jest jeszcze ofiara. I w takiej dłuższej rozmowie mówi, jeśli ja odstępuję od obrony osoby skrzywdzonej, nie bronię tych, którzy są dla mnie ważni, to ja nie jestem żadnym chrześcijaninem, ani żadnym pacyfistą, ja jestem tchórzem wtedy. Otóż ukraińscy mężczyźni, a jak wiemy również część ukraińskich kobiet, również część ukraińskich dzieci niestety, dzieci. Wiedzą, że muszą bronić się nie tylko swojego kraju, nie tylko swojego języka, ale swoich bliskich. Przed tym, co robią Rosjanie. To jest klasyczna wojna sprawiedliwa z ich strony. To znaczy oni mają obowiązek walczyć. Co ciekawe, jak wskazał arcybiskup Gondecki, dla odmiany Rosjanie, w związku z tym, że uczestniczą w akcie głęboko niesprawiedliwym, to rosyjscy żołnierze mają obowiązek moralny odmówić tej walki. Oczywiście, jeśli tego nie zrobią, nie wymagamy od nich heroizmu. Natomiast no, tym się właśnie różni działanie Ukraińców, że oni mają obowiązek moralny bronić swojej ojczyzny w wojnie sprawiedliwej, podczas kiedy Rosjanie w tej samej wojnie mają tak naprawdę obowiązek moralny albo wskazanie moralne do porzucenia swojej broni i odmowy służby wojskowej. I znowu byli tacy święci kanonizowani przez Kościół, z jednej strony, którzy byli żołnierzami, z drugiej strony tacy, którzy na przykład w czasie II wojny światowej, Franz Jägerstätter, to jest austriacki chrześcijanin, który odmówił służby wojskowej, mówiąc, że on antychrystowi, dokładnie takiego sformułowania użył, jakim jest Adolf Hitler, nie będzie służył i w ogóle mu nie przeszkadza to, że ten antychryst walczy z drugim antychrystem, bo o Stalinie miał bardzo podobną opinię, to znaczy nie był jakimś wielbicielem komunizmu, tylko powiedział, w tej wojnie ja brać udziału nie będę, nie potępiamy tych, którzy brali w niej udział. Natomiast mówimy, no tak naprawdę chrześcijańską postawą w takiej sytuacji rosyjskiej jest odmowa służby wojskowej. W tej walce, w wojnie jest bardzo ważne coś takiego, co się nazywa morale, czyli wewnętrzna duchowa siła. Jestem w stanie oddać życie za swoich bliskich, za ojczyznę, za swój honor. I teraz powiedz mi, czy Kościół katolicki stanął na wysokości zadania? Czy papież Franciszek stanął na wysokości zadania? Ja odpowiem w ten sposób. Moim zdaniem Stolica Apostolska nie stanęła na wysokości zadania. To znaczy brak jasnego potępienia tych, którzy są zbrodniarzami, którzy tą wojnę wywołali. Może Franciszek zostanie zapamiętany jako papież Putina. Tak, dlatego że jeżeli... Mocno. Dlatego, że jeżeli nie ma wizyty, co jest wizyta w ambasadzie rosyjskiej, a nie ma wizyty w ambasadzie ukraińskiej. Jeżeli w czasie tej wojny... To już jest kuriozum, powiedzmy, że papież wędruje do ambasady innego kraju. Jeśli Schweigel ma rację, to powędrował do tego, że Putin nie chciał od niego odebrać telefonu, więc poszedł do ambasady z liniami dyplomatycznymi. Wszyscy wiedzą, że
że Putin pozwolił sobie na spóźnienie, kiedy był umówiony z papieżem, na ponad godzinę spóźnienia. Co więcej, no wiemy, że na przykład jedynym politykiem, który dzwonił przed wojną, ale w ostatnie urodziny do Ojca Świętego międzynarodowym był Władimir Putin. Wiemy, że w czasie wojny patriarchę Cyryla, który jest tak naprawdę putinarchą, odwiedził nuncjusz apostolski i mamy nawet nagrania z tej rozmowy, ale mamy tylko nagrania ze strony rosyjskiej. One są przycięte, więc my wszystkiego nie wiemy. Wiesz co, ty powiedziałeś o dyplomacji Watykanu, ja pozwolę sobie zacytować, bo to są bardzo interesujące słowa. Tak. Dyplomacja Watykanu to żenada, to co opowiada kardynał Parolin jest oburzające, zamiast apelować do Rosji o zaprzestanie bombardowania miast, zabijania cywili, niszczenia infrastruktury, on wzywa do zaprzestania eskalacji słownej, a ja mam ochotę eskalować język wobec Parolina. No, poeskaluj. Nie będę eskalował, powiem tyle. To znaczy, jeżeli ktoś przedstawi... Parolin, bo ty mi to wyjaśniłeś, Parolin jest jakby premierem. Tak, jest drugą osobą w stolicy apostolskiej. Jeżeli on opowiada o wojnie tak, jakby to było wydarzenie naturalne, no tsunami przeszło, no po prostu wojna przyszła. No nie, to ktoś tą wojnę wypowiedział cały czas. No raz powiedział to Parolin kilka dni temu, ale papież nie powiedział tego nigdy, kto tą wojnę wywołał. Jeśli się mówi, że największym problemem jest to, że jest eskalacja słowna, no przepraszam, no co mają robić Ukraińcy? Mają mówić ciepłymi słowami o swoich najeźdźcach? Ciepłymi słowami mają mówić politycy zachodnie o kłamujących ich Władimirze Putinie? No to jest jakaś taka, powiedziałbym, takie ewangelizacyjne pitu-pitu, które z Ewangelią nie ma nic wspólnego. Inny. Ale pozwolisz, chcę też pozwolić powiedzieć o jednej rzeczy. To stolica apostolska nie stanęła na wysokości zadania. Jak się spojrzymy na Ukrainę, to mamy tam całą rzeszę księży, także takich, którzy mogli uciec z polskimi paszportami, którzy tam zostali. Ja rozmawiałem z wieloma z nich, oni są często w podziemiach, w stacjach metra, odprawiały tam msze święte, są z ludźmi cały czas. Jest tam patriarcha ukraińskiej cerkwi grekokatolickiej Światosław, który codziennie bardzo mocno spotyka się, jeździ do wiernych, odprawia msze, nagrywa. Są patriarchowie, jest, no nie patriarchowie, metropolici prawosławni, dwóch na co dzień rywalizujących ze sobą cerkwi prawosławnej, tej moskiewskiej, ukraińskiej, ale pod patriarchatem moskiewskiej, tej ukraińskiej pod patriarchatem Konstantynopola. I obie te cerkwie potępiają Putina. I obie potępiają Cyryla. I obie potępiają Cyryla, odcinają się od niego. Metropolita Epifaniusz, ten zwierzchnik prawosławnej cerkwi Ukrainy, wprost powiedział, Władimir Putin jest ogarnięty duchem antychrysta. Tak jak wcześniej, a pamiętajmy, to pada w kontekście Imperium Postsowieckiego, tak jak wcześniej Adolf Hitler. Powiedzenie w Rosji o kimś, że jest jak Hitler, czy nawet na Ukrainie oczywiście, w tej sferze dawnego Imperium Sowieckiego, no to jest zarzut, którego się po prostu tak nie rzuca. To jest największa obelga. A gdyby był inny papież, byłoby inaczej? Ja nie wiem, czy by było inaczej, bo pamiętajmy, że w ogóle Włosi, jak się słucha Włochów, to we włoskiej debacie publicznej w ogóle takie opinie padają. Profesor Andrea Riccardi, bliski jeszcze doradca papieża, ale włoski, kiedyś polityk, teraz bardziej lider ruchu włoskiego religijnego, no opowiada, że musimy znaleźć wyjście z tej sytuacji nie tylko dla Ukraińców, ale i dla Władimira Putina. Więc no niestety włoska polityka jest przeniknięta jakąś chorą zupełnie sympatią do Rosji. Co więcej, w ogóle linia Watykanu z krótką przerwą, no nie tak krótką, ale krótką poza jednego papieża, była prorosyjska lub prosowiecka, to znaczy i za Jana 23, no za Piusa 12 nie, ale Jan 23 ją zmienił, Paweł VI ją podtrzymał, Jan Paweł II ją zmienił, ale te próby dogadania się z Rosją wróciły już za Benedykta XVI, a za Franciszka, który jest papieżem z zupełnie innego kontekstu kulturowego, czyli jest papieżem z Ameryki Łacińskiej. On, tak jak my na Rosję, to tak on się patrzy na Stany Zjednoczone. Ja nie chcę wchodzić w to, czy słusznie, czy niesłusznie, ale takie jest jego spojrzenie. Ta linia nabrała jeszcze rozpędu, jeszcze jest wzmocniona, ale warto też zwrócić uwagę, że jego bliscy współpracownicy, na przykład Badilla, to jest redaktor naczelny, Luis Badilla, redaktor naczelny i sismografu, który zawsze popierał Franciszka. No w tej sprawie mówi również bardzo mocno, to jest jakaś zupełnie chora koncepcja, w której nie mówimy o tym, kto jest sprawcą. Cały czas rozmawiamy z patriarchą Cyrylem. No to jest oczywiście fajny pomysł, a to mniej więcej tak
jakby rozmawiać z nim chrześcijaństwa w trzeciej, że Jezus nie był Żydem, że prześladowania Żydów są w porządku. No to Cyryl teraz głosi dokładnie takie same bzdury, putinowską propagandę głosi, nawet wkłada w modlitwy, które pytanie, układa. Pytanie, co tam jest na Cyryla? Słuchaj, Cyryl powiedział coś tak absurdalnego, że ja pozwolę sobie tutaj zacytować. Zdaniem patriarchy Rosji Cyryla I, wojna toczy się z powodu represji i eksterminacji ludzi w Donbasie, a represje mają być spowodowane tym, że mieszkańcy Donbasu nie organizują parad gejowskich. Śmiać się, płakać? Znaczy, on powtarza dokładnie to, co jest przekazywane. Ja jestem człowiekiem rosyjskojęzycznym, więc czytam cały czas rosyjskie media. Tam dokładnie taki jest przekaz. Tam jest jeszcze przekaz o tym, że w Kijowie są narkomani, tak, i naziści. Najlepsze jest to, że Putin mówi o narkomanach. Tak, i naziści, i to w ogóle jest ten problem. Cały czas jest mowa o tym, że bombardowano ukraińskie cerkwie prawosławne. To prawda, bombardowano je, tylko zbombardowali je Rosjanie, a nie Ukraińcy. Cały czas jest przekaz o tym, że rzeczywiście musimy tutaj wyzwalać i rzeczywiście to jest wojna nie tylko. My czasem myślimy, że Putin wypowiedział wojnę Ukrainie. On w gruncie rzeczy wypowiedział wojnę zastępczą, bo ta wojna, także zdaniem Cyryla, toczy się z całym Zachodem. To jest spór o to, żeby Święta Ruś została ponownie zjednoczona, a ona ma być zjednoczona po to, żeby się lepiej przeciwstawić temu zgniłemu, homoseksualnemu Zachodowi. I to dokładnie mówi Cyryl. Ja oglądałem to kazanie, oczywiście takim głosem i tonem ciepłym, pasterskim. Tak, apeluje o jedność. Ciągle. Tak, apeluje o jedność z Ukraińcami, bo też jesteśmy jednym narodem. Metropolita Epifaniusz mu odpowiedział, że nie. Ten mit Świętej Rusi, którym i tego Ruskawa Mira, ruskiego świata, pamiętajmy, że Rosjanie nie odróżniają słowa ruski od słowa rosyjski. To jest to samo słowo w języku rosyjskim, więc on powiedział, no, z każdą kolejną bombą lecącą na ukraińskie miasteczka, my już wiemy, że ruski mir to jest żadna idea, żadna ideologia, to jest zbrodnicza metoda wywierania presji na innych. Pamiętajmy, także na prawosławnych, bo Ukraina, jeśli chodzi o liczbę prawosławnych, jeśli chodzi o liczbę praktykujących prawosławnych, o tak, jest największym krajem prawosławnym na świecie. Większość ludzi, nawet jeśli większość jest niepraktykująca. Chociaż są dwie cerkwie. Są dwie cerkwie, tak. One generalnie ze sobą walczą, ale chyba w tej chwili już nie. W tej chwili walczą ze sobą dużo mniej. Ukraińscy prawosławni Patriarchatu Moskiewskiego apelowali do wojsk rosyjskich na przykład o zwolnienie kapelana wojskowego Patriarchatu Konstantynopola. Tak, są dwie cerkwie, dlatego że nie, pamiętajmy, no, wprawdzie ukraińskie, czy w ogóle ruskie prawosławie, czyli zarówno moskiewskie, jak i kijowskie, wywodzi się z Kijowa. To jest pierwsza metropolia po Soborze Floreńskim. Moskwa powiedziała, Kijów zdradził, bo metropolita kijowski podpisał akt Unii z Rzymem. To oczywiście nie jest ta Unia, którą my znamy, ta jest późniejsza, ale Kijów zdradził, w związku z tym tak naprawdę metropolia przychodzi do Moskwy, tam powstał patriarchat i w związku z tym Ukraina była pod jurysdykcją Moskwy, która ją rusyfikowała. To jest ciekawe, że na przykład kiedy tereny ruskie przeszły spod władzy I Rzeczpospolitej pod władzę moskiewską, to większość duchownych prawosławnych Katarzyna kazała przewieźć stamtąd, kijowskich, przewieźć w głąb Rosji, a przywiozła tam Moskwiczan, czyli Rosjan. Dlaczego? Dlatego, że nawet liturgia w rycie kijowsko-halickim była sprawowana trochę inaczej niż w rycie moskiewskim. To jest ta sama liturgia w tym samym języku starocerkiewno-słowiańskim, liturgia świętego Bazylego lub Jana Złotoustego, ale była inaczej sprawowana. Ty masz wrażenie takie, że Cyryl jest inwigilowany, że na Cyryla znaczy, ale to wiemy, to znaczy... Pytałem się o wrażenie, a ty już wiesz. Nie, no. Znaczy, no nie, no wiemy, że od czasów przynajmniej Piotra Wielkiew była urząd jako narzędzie władzy. Wcześniej też bywała, ale tam troszeczkę się czasami na króciutki czas, tak na 1917 roku. Taką jakiś pop całuje w rękę Putina? No oczywiście, że tak. To standard jest, to znaczy, no car jest także zwierzchnikiem cerkwi. Krótko w 1917 roku udaje się przywrócić patriarchat. Ticho troszeczkę się separuje. Potem Stalin przeprowadza gigantyczne najpierw Lenina, potem Stalin czystki. I metropolita Sergiusz, późniejszy patriarcha, idzie na głęboką współpracę z Imperium Sowieckim. Jest taka scena wołkowa, kiedy na
odwraca się na chrześcijaństwo, oficer NKWD. I idzie ze służby w NKWD, bo chce być kapłanem. I w tym biskup prawosławny podwija riasę i pod spodem ma piękny generalski mundur i mówi, nie musisz tego robić. My wiemy, że kolejni patriarchowie byli nie żadnymi TW, oni byli regularnymi oficerami KGB czy innych służb rosyjskich. No, choćby poprzednik Cyryla miał stopień pułkownika, Aleksy II. Jego poprzednik, patriarcha Piment, był generałem. Wszystko wskazuje na to, tak podają także rosyjskie niezależne źródła, że Cyryl jest pułkownikiem. Ale nawet jeśli nie jest, no to jest po prostu urzędnikiem tego miejsca, żeby oddać sprawiedliwość. 260 księży prawosławnych. Pisało to kropla w morzu. Rosyjskich, nie mówię o ukraińskich, bo Ukraińscy są wszyscy przeciwko tej wojnie. Mówię o rosyjskich księżach prawosławnych. Podpisało list z protestem przeciwko wojnie. Jeden już jest aresztowany, ponieważ na kazaniu do 10 osób, bo tyle było w jego wiosce, powiedział, że jest przeciwko wojnie i że ci, którzy teraz popierają tę wojnę, mają krew ukraińskich dzieci na swoich rękach. Tuż po nabożeństwie przyjechała rosyjska policja, aresztowała go, no grozi mu, jak wiemy, 15 lat, więc... Za samo określenie, że jest to wojna. Że jest to wojna mu to grozi, za to, co powiedział, tak, operacja wojskowa, operacja militarna, więc o tym trzeba pamiętać. Natomiast generalnie, no niestety tak, rosyjska cerkiew prawosławna nie funkcjonuje, nawet jeśli są wśród niej sprawiedliwi kapłani, to niestety nawet ci, których uważałem, ja sam uważałem za intelektualistów, drugą osobą, może nie według takiej naturalnej, kanonicznej prowadiencji, bo tą drugą jest wtedy metropolita Nufry, czyli zwierzchnik ukraińskiej cerkwi prawosławnej, który potępił Putina, ale drugą osobą realnie mającą władzę w Patriarchacie Moskiewskim jest metropolita Hilarion Alfiejew. To jest człowiek wykształcony na Zachodzie, z doktoratem z Oksfordu, były metropolita Wiednia, muzyk przepięknie komponujący, przez wiele lat uchodzący za otwartą twarz rosyjskiego prawosławia. On w tej chwili wręcza ordery na przykład szefowi Gazpromu, nazywa tą operację także operacją militarną, wspiera całą tą machinę bojową, także nawet ci, którzy uchodzili za otwartych. On jest prawdopodobnym następcą Cyryla, tak się zdaje. Jaki ma stopień, tego nie wiemy, być może w ogóle nie ma żadnego stopnia, bo to jest człowiek urodzony w latach 70. W tej chwili się już tak nie daje tych stopni wojskowych. No Cyryl to jest człowiek, który przeżył swoją znaczącą część swojego kapłaństwa, jest synem księdza także, przeżył w Związku Sowieckim. Jak się powinni zachować księża wobec tego konfliktu? Grzegorz Kramer, znany ksiądz, który występuje też w mediach społecznościowych, napisał coś takiego. Odkąd jestem księdzem, w świecie wybuchały różne konflikty, jednak pierwszy raz doświadczam czegoś strasznie trudnego. Kiedy mam mówić kazanie, a ono w mojej filozofii powinno być słowem nadziei, to czuję się, jak nie mam siły nic do powiedzenia, że mówię rzeczy abstrakcyjne. Nie potrafię dawać nadziei, bo sam mam z nią problem. Nie potrafię mówić o Bogu, który jest dobry, bo boję się konfrontacji ze słuchaczami. Ksiądz, który stracił wiarę. Nie, myślę, że Grzegorz nie stracił wiary. Myślę, że Grzegorz nie trać wiary. Myślę, że Grzegorz mówi o tym, co wiele ludzi wierzących czego doświadcza. To znaczy, powinien coś takiego mówić. Stajemy wobec wielkich pytań, stajemy wobec braku dostrzegania widocznego sensu. I rzeczywiście jest tak, że jeśli słuchamy kazań, które są okrągłe, gładkie i sympatyczne, to z nich nic nie wynika. Mam wrażenie, że w konfrontacji z takimi pytaniami wychodzi też egzystencjalna głębia. W związku z tym, ja powiem, dla mnie to jest mocniejsze słowo, nie wiem, czy ono przywraca nadzieję, ale mocniejsze słowo niż takie gładkie sformułowania Leibnica, który mówi, jak umrzecie, to poznacie głęboki sens. To są odpowiedzi, które nie trafiają w tej chwili do ludzi. Ja bym chciał... Czy ty mówisz, że mamy prawo wątpić? Tomasz Merton, wybitny katolicki myśliciel i mistyk, mówi, jeśli ktoś nie wątpi, naprawdę nie wierzy. Znaczy, jeśli ktoś ma wiarę, w której nie ma żadnego miejsca na wątpliwości, jeśli ktoś nigdy nie zadaje pytań, jeśli ktoś nigdy nie ma poczucia
że Bóg go opuścił, no to tak w gruncie rzeczy jego wiara jest ideologią, jest systemem, a nie wiarą. Jezus Chrystus na krzyżu wołał: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Bóg wołał tak do Boga. Więc oczywiście mamy prawo wątpić, mamy prawo zadawać pytania. Wiara nie polega na tym, że nie wątpimy i nie zadajemy pytań, tylko że z tymi pytaniami, czasem w kompletnej bezsile i czasem bez nadziei na usłyszanie odpowiedzi, idziemy do Pana Boga i po prostu Mu te pytania zadajemy i godzimy się na to, że być może nigdy, ja nie mówię tylko po tej stronie, być może nigdy nie poznamy odpowiedzi. Pamiętajmy, no teraz się mierzymy z takimi doświadczeniami, ale moi przyjaciele... Co to za pesymizm tutaj? To nie jest pesymizm, dlatego że ja wierzę, że znajdziemy się po śmierci w miłości Bożej, ale to nie znaczy, że ja będę znał wszystkie odpowiedzi. To znaczy, że będę utulony w Bożej miłości. Ja na to liczę, że ja poznam te odpowiedzi. Okej, okay, natomiast odpowiedzią ostatecznie jest miłość, to, że Chrystus został ukrzyżowany za nas i za nasze grzechy i że w Nim się odnajdziemy. Czy poznamy... Ja nie potrafię tak po prostu, wiesz, całkiem niedawno bliscy moi przyjaciele stracili synka, stracili, bo on umarł na raka, na raka kości, chorował pół roku, po pół roku zmarł, ośmiolatek. I co ja mam im powiedzieć, jak umrzecie, to poznacie odpowiedź, dlaczego tak się stało, poznacie jakiś głębszy sens. Ja nie wiem, czy jest jakiś głębszy sens. Wiem, że wierzę w to, że Bóg go utulił swoją miłością i że ich też utuli, ale odpowiedzi, poszukiwanie sensu czasem brzmią jak zuchwalstwo. To znaczy słowo nadziei to jest słowo, że jest ktoś, kto jest większy ponad to wszystko i może wybaczyć, może utulić, może przytulić. Ale szukanie sensu w tym, co robi w tej chwili Putin, w tym, że giną dzieci. No widzę zdjęcie rodziców, którzy niosą, biegną do szpitala, zdjęcia, była taka seria zdjęć, biegną do szpitala z półtorarocznym dzieckiem, które umiera. Widzę tych lekarzy, którzy po prostu wyją z bólu, bo ono umarło, oni próbowali je uratować. I mam powiedzieć, słuchajcie, spokojnie, jest nadzieja, umrzecie i poznacie sens. Nie, umrzecie i poznacie miłość, ale to nie znaczy, że te wydarzenia nabiorą sensu, bo one się wpiszą w jakąś wielką narrację. Poznamy sens, to co najwyżej znaczy tyle, że poznamy naprawdę miłość. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Doktor Tomasz Czerlikowski był naszym gościem.